drodzy kapłani, osoby życia konsekrowanego, umiłowani bracia i siostry. Stajemy dzisiaj we wspólnocie ludu Bożego, aby przeżywać radość pamiątki narodzenia Syna Bożego. Dla nas chrześcijan jest to wspomnienie wydarzenia, które zakończyło czas proroctwa zapowiadającego przyjście Mesjasza i początek Nowego Testamentu, który pozostawił nam nasz Zbawiciel, abyśmy nie kroczyli w ciemności, lecz odkryli drogę światłości i blasku prawdy, jakim wypełniła się ziemia, gdy aniołowie ogłosili ludziom dobrej woli narodziny Mesjasza. Wraz z tym narodzeniem wielka światłość stąpiła na ziemię, oświecając każdego człowieka. Zwróćmy zatem przy tej okazji naszą uwagę na rolę światłości w przyrodzie. Pełni ona dwie funkcje. Światło oświeca i ogrzewa. Dzięki światłu widzimy, poznajemy ludzi, poznajemy świat. Światło także przekazuje ciepło, ogrzewa to, co chłodne i zimne. Chrystus jest oczywiście światłem w wymiarze duchowym. Jego światło to Ewangelia, dobra nowina, która jest prawdą, mądrością, która oświeca ludzkie umysły. Nauka Jezusa jako nasza światłość odkrywa nam prawdę o człowieku, o Bogu i o świecie. Światło Jezusa ogrzewa nas także miłością, której wszyscy pragniemy. Szczególny wymiar tej miłości ukazuje nam droga miłowania bliźniego poprzez uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała. Jest to bardzo konkretna droga odpowiedzialności i odwagi, aby grzeszących upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych oraz głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać i umarłych grzebać. Moi drodzy, narodziny Jezusa Chrystusa jako przyjście światłości na ziemię było złączone z przyniesieniem szczególnych darów. Pierwszym z nich jest dar radości. Gdy anioł zwiastował narodzenie Dziecięcia Bożego, to mówił: oto zwiastuję wam radość wielką, która stanie się udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Bóg przez anioła kazał się cieszyć z przyjścia na świat swojego Syna. Ilekroć przeżywamy święta Bożego Narodzenia, w czasie których wspominamy zamieszkanie Syna Bożego na ziemi, tylekroć odradza się w nas radość. Wyśpiewujemy ją w pięknych kolędach ukazujących Jezusa, który tak nas pokochał, że zapragnął być jednym z nas. Przez swoje narodzenie i stanie się człowiekiem wziął naszą całą ziemską biedę i jakby chciał powiedzieć: człowieku, jakże wielki i ważny jesteś, skoro staję się dla ciebie bratem w człowieczeństwie. Jakże zatem nie wziąć udziału w tej radości, która wyrasta z wiary, która wyrasta z doświadczenia Pana Boga, która wyrasta z przyjaźni i miłości do Syna Bożego. Dlatego święta Bożego Narodzenia są tak radosne, gdyż jesteśmy świadomi obecności Boga na ziemi i Jego miłości do nas.
Drugim wielkim darem Bożego Narodzenia jest dar pokoju. Nabiera on szczególnego znaczenia, kiedy ciągle trwa niesprawiedliwy konflikt na wschodzie Ukrainy. Spowodował on, że w wielu domach zabrakło przy wigilijnym stole kogoś bliskiego. W niejednej rodzinie puste miejsce stało się symbolem tęsknoty za upragnionym pokojem i powrotem ojców i synów z frontu. W wielu domach to puste miejsce przypomina o utracie kogoś bliskiego i pytaniach dzieci, gdzie jest tatuś i kiedy powróci lub dlaczego jest chory i kaleki. Dlatego znów spoglądając na Bożą dziecinę, prośmy z ufnością i wiarą. Zachowaj nas od dalszych działań wojennych. Przywróć pokój i nadzieję szczęśliwego życia. Moi drodzy, czas świąteczny jest okazją do spotkania z bliskimi, znajomymi i przyjaciółmi oraz do złożenia życzeń. Trzymając w dłoniach opłatek symbol niewinności, czystości i jedności, wzbudźmy w sobie pragnienie zaniesienia miłości tam, gdzie jest nienawiść, wybaczenia tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Niech takie odkrycie prawdy objawionej w Betlejem zbuduje między nami, a poprzez nas i w świecie społeczność ludzi, którzy usłyszą głos anioła. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Niech Boże Dziecię w nas upodoba sobie i obdarzy pokojem, dobrem i radością. Amen. A teraz wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga.